Krzysiu, czas do szkoły. Już idę, mamo. Bum, tra la 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 la. Co słychać z dala? Kto ci pośród drzew? Odgadniesz dzisiaj? Ja słyszę misia. To znaczy mnie. Witamy go znów, chodź kolego. Witamy go znów, z tej księgi stron. Witamy go znów, to nic nowego. Bo każdy dobrze wie, że to on. Witamy go znów, słychać wokoło. Witamy go znów, radosny ton. Witamy go znów, jak mi wesoło. Każdy z nas dobrze wie, że to jest on. To właśnie on. Pewnego ranka w stuwiekowym lesie tygrys czytał sensacyjną powieść o swoim ulubionym detektywie T.G. Makszpicu. Była już prawie północ i ani śladu zaginionego Gwarka. Przesłuchałem wielu podejrzanych i spisałem ich zeznania w notatniku, w którym zapisywałem wszystkie uwagi i spostrzeżenia. Ktoś na pewno coś wie, a ja dowiem się, kto to jest. Ten Makszpic to niesamowity gość. Potrafi rozwiązać największą zagadkę, zebrać wszystkie dowody i przesłuchać każdego. Witaj, tygrysie. Cześć, królu przyjacielu. Nie widziałeś przypadkiem kłapouchego? Osioka? Tak, nie ma go w domu i myślałem, że może jest tu. Pożyczył ode mnie kosz piknikowy i nie wiem, czy jest mu jeszcze potrzebny. A może wkrótce ja wybiorę się na piknik? Chwila, moment. Chcesz powiedzieć, że osioł wyparował? Znaczy przepadł? Nie zupełnie. Pomyślałem, że zaszedł do ciebie. To wygląda podejrzewanie. A kiedy zaginął kłapousiasty? Nie mówiłem, że zaginął. Pytałem tylko, czy go nie widziałeś. Już dobrze, uszaty, spoko. Wiem, że się denerwujesz, że zaraz się trzęsiesz. A wcale, że nie. Co ty gadasz? To, co widzę. Ale nie martw się, ja się tym zajmę. To mi wygląda na sprawę dla T.G. Makszpica. Wasz T.G. Makszpic tu jest i mówi z oświadczenia, że jeśli jakiś łotr ma nawet niezły plan, no a potem ten łotr bardzo chce wprowadzić cichcem w życie go, to wkracza Makszpic. Bo powiadam wam, tak we mnie gość, że nic nie zwiedzie mnie z pewnością. A niby masz? Ja patrzę w twarz i podważam je. Niech ten kłamie, kto chce. No niech. To kłamstwo to dla niego pech, bo T.G. Makszpic wszystko dobrze wie. Inny może by zwiał lub już z zawodu dawno odszedłby. A mnie wystarczy ślad, bym na aferę wpadł. Tę robotę mam we krwi, a niełatwo być tym, co ma klientów pełno stale. To los tych, co w fachu swym świetni są, ale co robić mam, gdy sam ja na tym się jedynie znam, bo T.G. Makszpic jest najlepszy w tym. T.G. Makszpic jest najlepszy w tym. O, tak. A mnie chodziło tylko o koszyk piknikowy. Nasz nieustraszony detektyw T.G. Makszpic zaczął szukać śladów wskazujących miejsce pobytu kłapouchego. Pozwoli pan, że ja będę mówił, panie narratorze. Proszę bardzo, tygrysie. Znaczy, panie Makszpic. Tak lepiej. Dochodzi już południe, a wciąż ani śladu zaginionego osła. Ktoś na pewno coś wie, a ja dowiem się, kto i co, i gdzie, i jak. Tak czy siak, muszę się dowiedzieć. Witaj, tygrysku. Jestem Makszpic. T.G. Makszpic. O, tak, niech będzie panie
Mac Szpic? Powiedz mi, mój mały przyjacielu, czemu jesteś taki nerwowy, taki niespokojny, etc.? No, bo ty przestraszyłeś mnie. Nie zmieniaj tematu. Ja cię przestraszyłem, a? A to niby dlaczego? Wiesz... Boisz się, że ktoś mógłby coś znaleźć? Coś znaleźć? Właśnie. Choćby na przykład zaginionego osła. Łapouchego? On zaginął? A, tak. Bawią cię te gierki, co? No wiesz, lubię różne gry. Nawet bym chętnie pograł. Bardzo lubię bierki. I lubię też krokieta. Zgrywa się to jasne. Jestem niezły, ale nie taki dobry jak ja. Znam fane niedźwiadki, ale ty zasługujesz na miodowy medal. A to bardzo dużo jak na misia o takim niedużym rozumku. Miód? Gdzie? Skup się trochę, misiowaty. Osiołek, czy go gdzieś widziałeś? Puf! O, skoro o tym mowa, to tak. Przypominam sobie, że widziałem kłapołuszka dziś rano na polanie w lesie. Chyba miał dużo chleba w koszyku. Więc coś sobie jednak przypominasz. Miałem rację, że on coś wie. O, tygrysku, do kogo ty to mówisz? Do nikogo. Powiedziałem mu, że mówię do nikogo. Nie powiedziałem, że do kogoś. Mam mętlik w głowie. I nie ty jeden, stary. Niedźwiedź mówi, że widział osła z koszem pełnym chleba. Chleba. Dobra, panie misiu. Zobaczymy, czy mówi pan prawdę. Udałem się na polanę w poszukiwaniu osła, ale znalazłem tam kogoś innego. Jak to jest osioł, to ja jestem królowa Ramona, a wiem, że nie jestem. Witaj, tygrysie! Ruch i gimnastyka na świeżym powietrzu to samo zdrowie. I to jeszcze w taki wspaniały, nadzwyczajny dzień. Może i tak, co kto lubi. Ja osobiście wolę ciemne, deszczowe i tajemnicze dni. To kwestia gustu. I 5, 6, 7, 8. Nie widział pan tu czasem osła z koszem pełnym chleba? Osła? I to z koszem pełnym chleba? Nie, ale moja ciotka Harrieta piekła taki chleb, że palczy. Szukałem informacji, ale ten tak o niczym nie wie. Chyba, że tylko tak udaje. Gdzie osioł? Gdzie jest osioł? To znaczy kłapouchy? O, tak, widziałem go przy mostku, jak stał z prosiaczkiem i rozmawiali. Widziałeś go, mówisz? Przy mostku mówisz? Z prosiaczkiem mówisz? Co ty mówisz? To przypomina szukanie osła w stogu siana. Może ktoś mnie wpuszcza w maliny? Może ptak i miś są w zmowie? Coś w tym jest? Może wszyscy oprócz mnie siedzą w tym po uszy? Trop koło mostku. Przepraszam, czy nadal mówisz do mnie? Nie, już skończyłem. Całe szczęście. Niedźwiedź, ptak, a teraz świnia. Ale ani śladu osła. Ta sprawa zaczyna cuchnąć jak zeszłoroczna ryba od ogona. O, witaj, tygrysie. Jestem Mac Szpic. T.G. Mac Szpic. A, jak chcesz. Ktoś tu najwyraźniej mnie nie zna. A ty co wędkujesz? O tak, w moim ulubionym miejscu. A co wędkujemy, jeśli można spytać? Ryby? A, masz na wszystko gotową odpowiedź, ale o zaginionym ośle pewno nie wiesz. Zaginiony? Tak, nie przesłuchałeś się. Kłapouchy zaginął? Ten też próbuje ze mną pogrywać. A do kogo ty mówisz? Chciałbyś wiedzieć, co nie? Tak, chciałbym. To ja tu zadaję pytania, jasne? No to gadaj, co za złem. Jeśli masz na myśli kłapouchego, to pożyczył ode mnie wcześniej galaretkę. Aha, galaretkę. Widzę, że zaczyna być coraz ciekawiej. Prosiak powoli pęka. Trzeba go tylko ciut przycisnąć. Z wyczuciem, rozumie się. Zacznij wreszcie sypać, ryjku. Co mam sypać? Na to pytanie sam musisz sobie odpowiedzieć. Ale... Zaczynasz pękać? Naprawdę? A właśnie. No to gadaj co z osłem, gdzie on jest? Jak mu dałem tę galaretkę, to udał się w stronę twojego domu. Chleb i galaretka. Wszystko w małym piknikowym koszyku. A trop wjedzie prosto do mojego domu. Wyczuwam zasadzkę. Mój dom znany też jako chata. Chata Mac Szpica.
skromny, ale dom to dom. Tyle, że coś wydaje mi się tu podejrzane i dziwaczne. Nie w stylu ha-ha, ale raczej Może to ten czarno-biały kolor, a może bardziej muzyka. Masz masło orzechowe? To ja, kłapo uchy. No, po długich poszukiwaniach osioł się odnalazł. Tylko co on robi w moim domu? I dlaczego chowa się po kątach? A przede wszystkim, po co mu masło orzechowe? Więc zapomniałeś. Mieliśmy zjeść razem drugie śniadanie. Aha, to z tego powodu i dlatego właśnie potrzebny był ci ten koszyk z chlebem? Tak. I masło orzechowe? Tak. I galaretka? Twierdzisz, że to wszystko jest na śniadanie? Otóż tak, chciałem zrobić dla nas kanapki. Kanapki, oczywiście, jak mogłem przeoczyć. Przecież zawsze chodzi o kanapki. Tak rozwiązał kolejną zagadkę detektyw Max Spitz. No dobra, jestem strasznie głodny. Pozwolisz, tygrysie, że ja coś... O, przepraszam, panie narratorze, pana kolej. Dziękuję. I tak się kończy opowieść o zaginionym ośle, dzięki której tygrys zrozumiał, że nawet drugie śniadanie może dać początek opowieści sensacyjnej. Przy odrobinie wyobraźni. Pewnego popołudnia tygrys i maleństwo czytali niesamowite opowieści. Jedną z książek pana Sowy. A ta gigantyczna szczoteczka do zębów była tak ogromna, że namalował nią tęczę na całym niebie. Dobre to, nie? Jacie, niesamowita historia, tygrysie. Nie wiedziałam, że tak się robi tęczę. No, niewłaściwie to raczej nie tak. Tak jest w niesamowitych opowieściach. Znaczy, że wszyscy w bajkach są niesamowici? No, może nie aż tak całkiem i też nie wszyscy. Niesamowite znaczy, że w opowieściach wszystko jest troszeczkę wyolbrzymione. No wiesz, tak dla zabawy. Chciałem, dokąd się wybieracie? Właśnie idziemy na ekspedycję. Co? To taka wycieczka. Mogę iść z wami? O nie, to raczej niemożliwe. Udajemy się na górską wspinaczkę. Ty jesteś stanowczo za mały na to. Wspinaczkę? A ty co, tygrysku, idziesz z nami? O nie, idźcie sami. Zostanę tutaj z moim małym przyjacielem kangurzątkiem. No, to w drogę. Nikt mi nie powiedział, że to będzie górska wspinaczka. My sami się pobawimy. Co ty na to, mały? Może być. To chodź, wybierzemy się na własną wycieczkę. Nie chcę być mały, tygrysie. Nie mogę robić wielkich rzeczy. Chciałbym już być taki jak... jak olbrzym w książce pana Sowy. Już tak jest, że każdy najpierw musi być malutki, nawet największe dinozaury. Były takie maluteńkie, zanim zrobiły się wielgachne. Dinozory? Czy to znaczy, że nie słyszałeś o dinozorach? A-a. To ja ci o nich opowiem. Dawno, dawno, tak dawno, że aż za dawno... Dawno temu żyły sobie i chodziły po stuwiekowym lesie wielkie dinozory. Te wielkie stwory żyły w prehistorycznych czasach. To te prehistoryczne czasy? Oczywiście również. W każdym razie były to odległe czasy i nasz las nie był taki jak dziś. Czy to będzie opowieść niesamowita? Mam nadzieję, że tak. Więc słuchaj. Przed wielu laty w lesie tym... mieszkały dinozory. Kubusio Ceratropus i prosiaczkozaurus spory, królikozaur Astadon i tygrysozaur Rex. Lecz jeden był niezwykły gość. Piosenki tej o nim jest tekst. Zaczynajcie, chłopcy. Najmniejszy spośród nich wyróżniał się swoim wzrostem. Koledzy byli wielcy, a on niewielki był dobrostem. I dinozor mały ten zupełnie też nie ryczał.
a kiedy chrapać zaczął, to całkiem jakby komar bzyczał. Inne dinozory, uwierzcie nam, zły styl i zapach miały, ale nieżyczysty był, pysk często mył, tyle tylko, że dość mały. Inne mogły wypić jezior sto i pożreć wielki las, a ten mały wypić mógł tylko jeden staw, dwa razy skupnął wszak lub raz. Czasem te wielkie tak dokuczały mu, idź się bawić, byleby nie tu. Gdy ktoś sobie wciąsło wbił sosny pień, to zgadnij, kto zjawiał się. Maleńko zał! A żebyś wiedział. Dinozor mały ten przyzwyczaił się do wzrostu, no i w byciu tym najmniejszym z nich on najlepszy był po prostu. Choć wcale nie był straszny jego wrzask i nie zjebał nikt, kiedy szedł przez las. O pomoc go prosił ktoś raz po raz, on z chęcią ją niósł na czas. Wiem, jak się czuł ten maleńkozor, znaczy maleńkozaur, dlatego że był mały. Tak, to prawda, był mały. Ale był też raczej niezwykły i robił wiele ciekawych rzeczy, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Jakich? Takich, które no... widzisz ten staw? Właśnie, bo ten staw nie był tu zawsze. Nie zawsze? No jasne, że nie. Ten staw to robota małego maleńkozaura. Ale jak? Właśnie, jak? Dobre pycy. Już ci mówię. Pewnego dnia statko dinozaurów wybrało się na wycieczkę do miodowych grot. O, a ja mogę iść z wami? O nie, mały szkrabie, to jest bardzo, bardzo daleko i niebezpiecznie. To okropnie zasmuciło maleńkozaura, tak się aż zaczął płakać. Płakał i płakał, a jego łzy spływały na ziemię i robiła się z nich coraz większa kałuża. No i ta kałuża z łez maleńkozaura to jest właśnie ten wielki staw. Jacie! I to koniec. No i widzisz, że chociaż sam był mały... Tak, ale co było dalej? Dalej? Jak to co? Był dalej smutny, prawda? No i co zrobił? No więc on... No właśnie. Wiesz, co on zrobił? Widzisz ten duży, piaszczysty dół? Kiedyś tu tego dołu nie było. Nie było? Nie. Nawet dołeczka, bo ten dół to też dzieło małego maleńkozaura. Było tak. Jak już sobie solidnie popłakał, postanowił odwiedzić najlepszego kumpla, tygrysozaura Rexa, który zawsze umiał poprawić mu humor. Hopla! I wkrótce obaj przyjaciele bawili się w Berkodina. Berek! One też tak się bawiły? Pewnie, że tak. W czasie tego berkowania malec przewrócił się na pupę. Nic mu się oczywiście nie stało. I obaj przyjaciele bardzo się śmiali. Maleńkozaur wcale się nie potłukł, ale tam, gdzie upadł, zrobiła się wielka dziura w ziemi. I właśnie ten piaszczysty dół, który widzisz, to dziura, jaką zrobił maleńkozaur, kiedy upadł na pupę, bawiąc się w berka. To już koniec. Jej! Widzisz? A niby był taki malutki. A stój, tygrysie, nie rozumiem. Chociaż maleńkozaur przyjaźnił się z tygrysozaurem, to i tak cały czas czuł się bardzo malutki w porównaniu z innymi dinozaurami, tak? No, tak, raczej tak. A co wtedy robił? I to jest najlepsze. Widzisz ten gruby pień? Tak. Otóż kiedy maleńkozaur wracał do domu po całym dniu zabawy z tygrysozaurem, zobaczył leżącego królikozaura, który wyglądał, jakby mu coś było. O, moja łapa, jak boli! Skręciłeś łapę? Nie, coś mi się w nią wbiło. Daj, zobaczę. Gdy maleńkozaur przyjrzał się dokładnie, stwierdził, że w łapie królikozaura tkwi malutka drzazga. Gotowe, drzazgi już nie ma. O, dziękuję, mój mały.
ma za co. I wtedy maleńki dinozaur poczuł się bardzo ważny. A tę drzazgę po prostu rzucił za siebie. Upadła tutaj i w ten sposób powstał most. Ejku, to była wielka drzazga. Ten maleńkozaur sporo zrobił, chociaż był taki malutki. Tak, wiesz, że on mi przypomina kogoś, kogo dzisiaj znam? Tak? Kogo? Kogoś, kto lubi skakać, jest mały, a jego duży przyjaciel tygrys bardzo się lubi z nim razem bawić w berka. Wiem kogo. Dziękuję ci. I dziękuję za wspaniałą bajkę. Jesteś wielki. No jasne. Witajcie, mały i duży. Siema, żuszaty, a gdzie reszta grupy? Wleczę się z tyłu jak zwykle. Wiesz, króliku, tygrys opowiedział mi właśnie świetną historię o tym, jak dawno, dawno temu dinozory, a szczególnie taki jeden maleńki, zrobili staw, piaszczysty dół i most drzazgi, którą ten mały wyciągnął z łapy królikozaura, wiesz? Coś takiego, tygrysie. No tak, wiesz, rozumiesz, przecież to tylko bajka. Wielka bajka! Czysta fantazja. Właściwie to ja szczerze wątpię, czy w stuwiekowym lesie mieszkały kiedykolwiek dinozaury. Nigdy nic nie wiadomo, mogło być tak, jak mówił tygrys. Maleństwo w jednym ma rację, nic nie wiadomo. No nie? Wiecie, w zasadzie wszystko jest możliwe. I tak skończył się dzień, w którym maleństwo odkryło, że nawet małe sprawy mogą mieć wielkie znaczenie. Witaj, tygrysie. Widzę, że przygotowałeś dużo kanapek. O, tak! To na piknik. Połowę zrobiłem z masłem orzechowym i galaretką, a połowę z masłem orzechowym i bananami. Tylko, że teraz nie wiem, które są które. Trudna sprawa. A co sądzisz o dzisiejszych historiach? Sporo się dowiedziałem o pracy detektywa, jak szuka śladów i jak zbiera dowody. Ta jest bananem. Dowiedziałeś się jeszcze czegoś? Dowiedziałem się o opowieściach niesamowitych, w których wszystko jest większe niż w rzeczywistości. A czy podzieliłeś już swoje kanapki na piknik? Tak, ale podczas dzielenia zjadłem je. Właśnie widzę. No to do zobaczenia.